Podcast ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Szanowni Państwo, 20 lat we wspólnocie europejskiej minęło tak szybko, jakbyśmy przed chwilą otworzyli europejskie drzwi. Weszliśmy przez nie razem z dziewięcioma innymi krajami europejskimi. Był to kolejny etap i sukces transformacji ustrojowej. Historyczny 2004 rok, kolejny ważny po 1999 roku, kiedy przystąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzięki obecności w strukturach unijnych i NATO możemy cieszyć się, że jesteśmy bezpieczni, mamy wpływ na wiele ważnych spraw, korzystamy z ogromnych unijnych środków, możemy swobodnie podróżować i wybierać miejsce do pracy i życia. Korzyści nie sposób wymienić w całości. Ale najważniejsze z nich to poczucie, że działamy razem we Wspólnocie i wspieramy się, co jest kluczowe, gdy za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna, a sytuacja na Bliskim Wschodzie stale się komplikuje. Najczęściej oceniamy bilans członkostwa w Unii Europejskiej przez pryzmat cyfr. Miliardy euro dla Polski robią wrażenie i pozwalają nam się rozwijać. Polska zaradność, pomysły i zapał połączone z tymi środkami przynoszą wspaniałe efekty. Spójrzmy chociażby jak wyglądało wiele miejscowości w 2004 roku, a jak wyglądają dzisiaj. Na zabawę wszukaj różnice, trzeba by poświęcić wiele czasu, bo jest ich tak dużo. Przysłowiowa dziura turystyczna, do której Polacy jeździli, bo nie mieli wtedy dokąd, dzisiaj tak rozkwitła, że przyciąga turystów z zagranicy. Polska stała się atrakcyjna turystycznie nawet dla najbardziej wybrednych klientów zagranicznych. To kolejny sukces. A polska wieś, unowocześniona i wsparta również miliardami euro. Nigdy o tym nie zapominajmy. Płatności bezpośrednie dla rolników. Fundusze europejskie na rzecz rolnictwa i rybołówstwa, możliwości inwestowania w nowoczesny sprzęt, rozwijanie gospodarstw, różnicowanie działalności na wsi, rozwój infrastruktury, zwiększenie możliwości eksportowych do poziomu, w którym jesteśmy w wielu dziedzinach eksportowym potentatem. A szkolnictwo i nauka, wymiana młodzieży w ramach Erasmusa. Doskonalenie języków obcych, granty na badania naukowe, to wszystko sprawia, że czujemy się wreszcie prawdziwymi Europejczykami, którzy nie są gorsi od Francuzów, Hiszpanów czy Niemców. Korzystamy wspólnie z dóbr unijnych i tworzymy europejską rodzinę. Wiele osób ciągle narzeka, ale chyba już sobie nie wyobraża znalezienia się na samotnej wyspie poza tą rodziną. Wspólny rynek liczy ponad 450 milionów obywateli, którzy każdego dnia korzystają z wolnego przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału. To są kluczowe, bezpośrednio odczuwalne korzyści z naszej dwudziestoletniej obecności w Unii. O tym, jakie konkretne efekty i korzyści dla polskiego rolnictwa wynikają z naszej akcesji oraz jaka będzie przyszła wizja rolnictwa i unijnej polityki rolnej. Będę Państwu przedstawiał w kolejnych odcinkach mojego podcastu. Będziemy się spotykać i o tym rozmawiać. Dzisiaj wspólnie cieszmy się i rozpocznijmy świętowanie naszej dwudziestoletniej obecności w Unii Europejskiej. Jest maj, miesiąc pachnący bzami, wiosennymi kwiatami i dobrze zawsze nastrajający, trudny jednak dla maturzystów, których serdecznie pozdrawiam. W trakcie majówki nie tylko obchodzimy ważne święta, ale przede wszystkim to dni wolne, które sprzyjają odpoczynkowi na łonie natury, a także różnorodnym spotkaniom, festynom, konkursom czy piknikom rodzinnym. Bądźmy w tym czasie razem. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Czesław Siekierski.